Dzisiaj w liturgii już czwarta niedziela Wielkiego Postu. Niedziela zwana Niedzielą Radości, a nazwa pochodzi od antyfony na wejście, rozpoczynające się od słów raduj się Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Taka jest antyfona na wejście, tak się zaczyna, dlatego taka nazwa. Niedziela, która już zwiastuje, można powiedzieć, zmartwychwstanie, że już przepołowił się czas Wielkiego Postu. I na tą niedzielę kolekta, czyli ta główna modlitwa liturgiczna, brzmi następująco. Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą. Spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem śpieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Treść tej dzisiejszej modlitwy jest ujęta, można powiedzieć, w dwóch częściach. W ogóle te kolekty, te modlitwy mają bardzo ciekawą budowę. Część z nich właśnie jest zbudowana w taki sposób, jak ta dzisiejsza, że w pierwszej części jest powiedziane o tym, czego dokonał Bóg, a w drugiej jest prośba o to, właściwie prośba o coś, co my mamy zrobić tak naprawdę. Ta pierwsza część jeszcze raz przytoczę. Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą. Pojednanie ludzkości z Bogiem dokonało się przez Jezusa Chrystusa. I to pojednanie stało się udziałem wszystkich tych, którzy przyjęli chrzest. I ono się odnawia zawsze wtedy, kiedy człowiek przystępuje do sakramentu pojednania, co w Wielkim Poście jest, ma swoje znaczenie szczególne, do czego Kościół nas wzywa, żeby właśnie dokonało się nawrócenie nasze. No trudno, żeby nawrócenie nie dokonało się bez spowiedzi. Druga część tej modlitwy to prośba, żeby lud chrześcijański, no właśnie ci ochrzczeni, my, z żywą wiarą i szczerym oddaniem śpieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Chodzi o to, Boże, żebyśmy po prostu mieli wiarę i z takim naprawdę zaangażowaniem do tych świąt zmierzali. To właśnie to od nas zależy, ale my o to prosimy Pana Boga, żeby On to w nas sprawił, żeby On nas zadziałał. Taka jest treść tej kolekty. No i daj Boże, żeby tak się w naszym życiu stało.